z tej strony Ewa. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem minionego półrocza. Już na moim kanale zapewne widzieliście film, gdzie podsumowywałam każdą książkę od najgorszej do najlepszej, a dzisiaj przychodzę z takim popularnym booktagiem, czyli Mid-Year Freakout Booktag, coś takiego, i tutaj już się zajmiemy takimi kategoriami typu ulubieńcy itd., itd. Zresztą to zobaczycie w filmie w trakcie oglądania. Pozwólcie mi, że niestety nie pokażę Wam tak stricte tutaj okładek, że będę trzymać w ręce, tylko będą zdjęcia, bo niestety mój kot położył się na tych książkach, no aż nie mam po prostu serca go budzić i ściągać, zwłaszcza, że był dzisiaj u weterynarza, więc ma takie ciężkie przeżycia. No, musicie mi to wybaczyć i wybaczyć to Wafelkowi, a ja już nie przedłużam i po prostu przejdźmy do tych kategorii. Pierwsza, czyli najtrudniejsza kategoria, czyli najlepsza książka minionego półrocza, czyli po prostu tacy ulubieńcy. No i oczywiście na pewno w tym zestawieniu pojawi się Moja mroczna Vanesso, napisana przez Kate Elizabeth Russell, z tego co pamiętam, no nie mam książek tutaj fizycznie przy sobie. Jest to książka, która wywarła na mnie ogromne wrażenie, mówię to za każdym razem, to jest książka, która naprawdę wstrząsa. Tak jak rzadko mi się zdarza naprawdę mieć takiego, wiecie, kaca książkowego i naprawdę tak, wiecie, odczuwać tą książkę, że aż na przykład, nie wiem, jestem jakaś taka przymglona, to za każdym razem jak o tej książce po prostu myślę i wracam do niej, bo to faktycznie jest taki też wyznacznik, że ja sobie o niej przypominam przez, wiecie, jakiś tam czas przy jakichś tam sytuacjach, to zawsze wywołuje we mnie takie skrajne emocje, takie emocje, wiecie, zgorszenia, no bo mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z książką o tematyce pedofilii, co jest po prostu dla mnie przerażające i po prostu no ja wyrażam bunt przeciwko temu, nie zgadzam się na coś takiego i po prostu chciałabym z tym walczyć, chciałabym, żeby żadne dziecko nie musiało przez coś takiego przechodzić, więc jakby mam taką gorycz w sercu. No i ta książka jakby ukazała mi taką szerszą perspektywę na ten temat, no bo mamy tutaj takie psychologiczne podejście z punktu widzenia dziecka, jak to dziecko odbiera. I akurat w tym przypadku mamy już tak naprawdę też wizję dorosłej kobiety, która się z tym zmagała i która była do tego stopnia zmanipulowana przez tego już starszego mężczyznę, że ona cały czas myślała, że ona była w nim zakochana, że ona świadomie zgodziła się na to, co się działo w tej książce, a naprawdę działy się naprawdę obrzydliwe rzeczy. To do tego stopnia, że ona całe swoje życie podporządkowała jemu i skończyła no nie tak, jakby mogła, tak? Więc jakby tak to tutaj w skrócie powiem, dlatego jest to książka, na pewno to jest ulubienie z półrocza, na pewno jest to ulubienie z roku, a na 1000% jest to ulubienie z mojego życia. Jest to książka, do której będę wracać, do której będę nawiązywać, bo tak naprawdę to jest taka Lolita, tylko współczesnego bardziej wieku, tak bardziej na nasze czasy przełożone. Za to druga książka to już jest zupełnie inny kaliber, natomiast w dalszym ciągu jest to książka, która wywołuje u mnie emocje, czyli Utkane Królestwo Tahereh w Mafii. Ja byłam w szoku, ponieważ przeczytałam Dotknij mnie tej samej autorki i to jest taka przepaść między tymi książkami, że to jest aż niewyobrażone. W sensie ja wiem o tym, że Dotknij mnie było napisane jakieś 10, jak nie więcej lat temu. Jeszcze ja pamiętam tę książkę za czasów Dotyku Julii. Tak, Utkane Królestwo było napisane no jakoś już teraz niedawno, tak? Jakby to jest już taka bardziej aktualna książka i naprawdę po pierwsze zachwycił mnie język, bo tak poetycko było to napisane, ale przy okazji, wiecie, to nie było taki nadwyraz, to nie było wymuszone, tylko naprawdę jakby było dostosowane do wagi i ciężaru rzeczy, które działy się w trakcie, mimo że to była fantastyka. To jest po prostu niesamowite. Bardzo podobał mi się wykreowany świat w tej książce. Mamy tutaj ludzi i dżinów, czyli jakby takie, nie wiem, czy to nazwać rasami, czy gatunkami, czy czym to nazwać, ale w każdym razie powiedzmy, że nazwiemy to rodami, chociaż to nie są rody, ale powiedzmy, że rody dla ułatwienia mi teraz mówienia, które były ze sobą od zawsze zwaśnione i jakby były toczone walki między nimi, między tymi imperiami. No i główną bohaterką jest właśnie Dżinka, która jest tak naprawdę spadkobierczynią tego ogromnego imperium dżinów, które
tak naprawdę było na wymarciu, bo co prawda wojna między dżinami a ludźmi się zakończyła, ale bardzo na niekorzyść właśnie dżinów, ponieważ oni są dużo potężniejsi od ludzi, bo mają dar bycia niewidzialnym, są szybsi, silniejsi, wytrwalsi, odporni na chłód i można by było jeszcze wymieniać w nieskończoność. Natomiast było ich mniej, więc jakby przegrali powiedzmy tę bitwę i podpisali no niekorzystny dla siebie jakiś tam pakt, że po prostu muszą się pozbawić tych mocy, w sensie nie mogą ich używać, a w momencie kiedy będą przełapani na użyciu, to po prostu grozi im kara śmierci. No i właśnie nasza główna bohaterka jest właśnie tą dżinką, tylko że ona jest jeszcze na swój sposób wyjątkowa, bo zamiast krwi płynie w jej żyłach lód. Więc jakby jest jej wiecznie zimno, ale to już nie aż tak istotne. Bardziej istotne jest to, że królowi tego imperium, w którym dzieje się cała akcja, zostało przepowiedziane, że istota o lodzie zamiast krwi doprowadzi do upadku jego królestwa. No więc on stara się dopobiec jak się tylko da, żeby po prostu to swoje imperium utrzymać. No i tak. Bardzo mi się, jakoś to mocno się rozgadałam, natomiast mamy tutaj zakazany romans, właśnie, no już więcej wam nie zdradzę, to myślę, że już sami się domyślacie. W każdym razie uważam, że tutaj wszystko było na miejscu, wiele opinii słyszałam, że ta książka jest powolna. No i faktycznie, jak tak na to spojrzę, to faktycznie przez większość książki nie działo się jakoś bardzo dużo, natomiast dla mnie to i tak było bardzo dobre, bo to było takie idealne wprowadzenie do świata, zapoznanie nas z bohaterką, z jej jakby charakterem i tak dalej i jakby dla mnie to było na korzyść. Ja bardzo dobrze spędzałam czas przy tej książce i myślę, że druga część również będzie moim ulubieńcem i czekam z wytchnieniem, aż ona pojawi się w Polsce i mam nadzieję, że w tym roku, ale zgaduję, że nie. No i dobra, to była pierwsza kategoria, przechodzimy do drugiej. Najlepszy sequel tego roku, czyli kontynuacja jakiejś serii i w moim przypadku jest to Thunderhead, ale nie będę tutaj za bardzo się wypowiadać na ten temat, bo o kosiarzach mówiłam wielokrotnie w różnych filmach, więc szkoda tutaj czasu antenowego, żeby to poruszać. Każdy wie, że Neil Schusterman to jest po prostu wyjątkowa dla mnie postać, więc tutaj już zostawmy ten temat, bo już pewnie was zanudzam. Natomiast drugą książką, o której nie mówiłam za dużo, jest Jak upolować Drakulę Kerry Maniscalco. Jest to kontynuacja serii Stalking Jack the Ripper. No i słuchajcie, jakby o fabule powiem za chwilę, bo myślę, że jeszcze wspomnę o pierwszym tomie. Natomiast kto z was wie, chodzi o to, że w każdym z tomów trzeba, nie wiem, złapać jakby mordercę. W każdym tomie jest to ktoś inny, jakaś inna sprawa. Tutaj, jak sam tytuł wskazuje, mamy coś na wzór wampiryzmu, albo chociaż osoby, która jakby stara się charakteryzować swoje morderstwo właśnie na ten wzór. A bardzo mi się podoba jakby scenografia samej tej książki, no bo mamy zimę, straszne po prostu mrozy i śnieżyce. Do tego mamy stary zamek, gdzie ma mnóstwo tajnych przejść, korytarzy, są ogromne katakumby poniżej, które są ukryte, jakby te piwnice, jakieś tam przejścia, korytarze, tajne komnaty i tak dalej. Więc jest bardzo mrocznie i bardzo mi się to podoba, bo to jest właśnie takie fajne podłoże do tego, żeby wymyślić jakąś fajną zbrodnię. Więc bardzo mi się tutaj to podobało, więc to by było tyle. Przechodzimy do kategorii numer 3. Premiery, na które najbardziej wyczekiwałam w tym półroczu. Mam tutaj dwie książki. Po pierwsze są to Kosiarze Neila Schustermana. Tak jak już mówiłam, bardzo często wspominam o tej serii, natomiast oglądając BookTube'a, którego tak naprawdę oglądam od roku, to nasłuchałam się chyba u Zaksiążkowanych, tak mi się wydaje, właśnie o kosiarzach, że jest to świetna seria, że one czytały ją wiele lat temu, że ciężko ją dostać i ja faktycznie starałam się polować na jakieś te stare egzemplarze, ale mi się nie udało, więc jak tylko dowiedziałam się, że wydawnictwo Uroboros wznawia tę serię i to jeszcze zamierza wydać trzeci tom w Polsce, no to słuchajcie, czekałam na nią bardzo, ale to bardzo, no i się nie zawiodłam. Natomiast drugą premierą było The American Woman Experiment Eleny Armas i jest to drugi romans wydany w Polsce. Pierwszy to był The Spanish Love Deception, który ja kocham. Uważam, że to jest
najlepszy romans i wydaje mi się, że to jest mój ulubiony romans w ogóle ze wszystkich, jakie przeczytałam. No i The American Roman Experiment jest na drugim miejscu, z tego tylko i wyłącznie względu, że dzieje się w Ameryce, a ja jednak wolę takie ciepłe klimaty związane właśnie z Hiszpanią, co mi się bardzo podobało. No więc tak, na te premiery czekałam najbardziej i przeczytałam obydwie te dwie książki bardzo, ale to bardzo lubię. Największe rozczarowanie i słuchajcie, mam tutaj dwie książki. Pierwsza to jest Chcę Twojego Życia Amber Garza i to był okropny thriller, jakby nic tutaj nie pasowało, nic nie było na miejscu, plot twisty były naprawdę, za przeproszeniem, że się nie wyrażę, no ale inaczej nie da się o tej książce powiedzieć. Natomiast nie nastawiałam się na nią jakoś bardzo, bardzo, po prostu mi się spodobała okładka, więc kupiłam w momencie, kiedy była tam jakaś, nie wiem, za jakieś 8 zł. Natomiast już takie no większe rozczarowanie to jest ta, która stała się słońcem, Shaili jakąś tam, nie pamiętam naprawdę, ja mam słabą pamięć do takich trudniejszych nazwisk. No i tutaj mocno się rozczarowałam, bo jednak liczyłam na coś epickiego, na taką epicką fantastykę, może coś w stylu Wojny Makowej, natomiast bardzo, ale to bardzo się rozczarowałam, jest to słaba książka. Początek naprawdę był dobry, bo mamy tutaj dziewczynę, której było przypowiedziana nicość, a jej bratu, nie wiem, po prostu ogromne tam sukcesy. No, a że jej brat umiera, to ona postanawia wcielić się w jego skórę. No i początek był fascynujący, środek był straszny, nie wciągnął mnie kompletnie, kompletnie nie byłam zaciekawiona tym, co się działo. Gdyby nie to, że jest audiobook, to nie wiem, czy bym była w stanie przeczytać tę książkę do końca. Było kilka no, takich momentów, które mi się tam powiedzmy bardziej podobały, ale naprawdę mało, ale to mało. Końcówka też była ciekawsza, plus, który sprawił, że ta książka ma u mnie dwie gwiazdki, a nie jedną, jest taki, że bardzo podobało mi się podejście do tego, jak były traktowane kobiety w tej książce, no bo takim zauważyłam głównym mottem było, żeby kobiety też miały prawo do swojego własnego życia, do decydowania o sobie, o tym, żeby miały prawo też rządzić jakimś tam imperium, czy tam królestwem, cesarstwem, whatever. Więc to było fajne, to było naprawdę na ogromny plus. Tutaj byłam naprawdę taka, że dobrze, że fajnie, że wspieram to, ale cała reszta nie. Teraz coś bardziej pozytywnego, czyli największe zaskoczenie i tutaj mam jak podejść rozpruwacza Kelly Maniscalco. Jest to książka, którą przeczytałam, znaczy chciałam przeczytać z tego względu, że dostałam do recenzji trzeci tom, no to uznałam, no dobra, no to już przeczytam. No, ale wiecie, nic nie wiedziałam na temat tej książki, dosłownie nic, no i podeszłam do tego, myślałam, no to pewnie kolejna taka młodzieżówka na zasadzie The Inheritance Games, tylko że z mordercą i that's it. A tutaj po prostu moje zaskoczenie było ogromne, jak się dowiedziałam, że po pierwsze, akcja dzieje się w XIX wieku. Jakby praktycznie wszystkie książki, które dzieją się w XIX wieku są moimi ulubieńcami, bo ja po prostu kocham ten okres historyczny. No, jakby już nie będę się rozwodzić, po prostu bardzo lubię. No i bardzo mi się podobało to takie pokazanie wyłamywania się ze schematu przez kobietę, bo główną bohaterką jest Audrey Rowe, która no chyba tam ma 16 lat, czy jakoś tak. No i ona jest wysoko postawioną arystokratką, powinna zajmować się organizowaniem podwieczorków i tak dalej, natomiast ona interesuje się nauką, a przede wszystkim medycyną sądową, co dla mnie już jest po prostu wow, ja po prostu uwielbiam wszystko, co związane z nauką, uwielbiam, kiedy główni bohaterowie mają jakieś pasje, a już zwłaszcza związane z nauką i starają się w tym rozwijać, bo to przede wszystkim mnie samo motywuje do tego, żeby też się rozwijać w swojej dziedzinie nauki. No ale w każdym razie Audrey Rowe studiuje medycynę sądową pod okiem swojego stryja i przy okazji jest też drugi uczeń, czyli Thomas Creswell, którego jestem największą fanką, kocham po prostu tego człowieka. No i na ich stół jak to się mówi? No w każdym razie dostają zwłoki jakby od Kuby rozpruwacza, że tak powiem, no i oni, znaczy ta Audrey postanawia odnaleźć mordercę i dowiedzieć się, o co tu wszystko chodzi. I to było bardzo dobre. Muszę wam przyznać, że to jest mój ulubieniec, pięciogwiazdkowa książka. Zakochałam się, przeczytałam całą trylogię w ciągu jednego weekendu, więc to o czymś świadczy. No więc tak.
nowi ulubieni autorzy i tutaj mam ich trzech i chyba o każdym praktycznie tutaj wspomniałam, czyli tak, Neil Schusterman, od niego przeczytałam Kosiarzy, Thunderhead i Suszę i wszystkie te książki mi się bardzo podobały, jeszcze przede mną jest Gumia Challengera, no ale bardzo lubię tego człowieka. Drugą osobą jest właśnie Kerry Maniscalco, która napisała serię Stalking Jack the Ripper, bo bardzo podobał mi się jej styl pisania i generalnie wszystko, co ona tam robiła i mam nadzieję, że inne jej książki też zostaną wydane w Polsce, bo widziałam, że są inne książki tej autorki i jeszcze czekam na czwarty tom w ogóle tej serii, także wiecie. A trzecią autorką jest Elizabeth Lim, o niej za bardzo nie mówiłam, natomiast czytałam dylogię Snując Świt, nie, Tkając Świt i Snując Zmierzch. I teraz w ogóle, no to nie w tym półroczu, tylko jakoś teraz przeczytałam Sześć Szkarłatnych Żurawi, no ale w każdym razie jest to bardzo dobra autorka. Co prawda o Tkając Świt nie miałam za bardzo gdzie powiedzieć tej kategorii, natomiast bardzo lubię tę serię. Jest świetnie wykreowany świat artystyczny, natomiast jeśli jesteście ciekawi, no to albo zapraszam do moich wrap-upów, tam mówię o tych książkach, o każdej z tych książek, o której teraz słyszycie, albo do ostatniego filmu, gdzie mówię dosłownie o każdej książce z tego półrocza, także let's go there. No i tak. Po prostu bardzo ją lubię i czekam na inne książki właśnie tej autorki, jak się ukażą w Polsce. Słuchajcie, już powoli kończymy, bo niektóre te kategorie musiałam usunąć z tego względu, że nie bardzo do mnie pasują, bo ja nie jestem taką typową książkarą, w sensie, no nie wiem, nie używam za bardzo znaczników, teraz mi się w jednej książce tylko zdarzyło użyć, no bo były piękne tam zdania, ale tak normalnie to nie używam. Nie mam też jakoś za bardzo kraszy książkowych, no można by powiedzieć, że to ma skreslę, no ale też już bez przesady, jakby ja swojego mężczyznę już mam, więc jakby też nie potrzebuję tak szukać w książkach, że tak powiem. No więc przed ostatnią kategorią, książka, która poprawiła Ci humor i tutaj jest The Love Hypothesis Ali Hazelwood, z tego względu, że byłam w takim dosyć dużym dołku i życiowym, i czytelniczym, miałam taki dosyć mocny zastój. No i dosłownie przypadkiem gdzieś tą książkę zgarnęłam w jakimś tam sklepie, bo była na dużej promocji. I powiem Wam, ja pochłonęłam ją dosłownie cały dzień, ja siedziałam po prostu z bananem na twarzy, uśmiechałam się, cieszyłam z tego, co tam było, także bardzo poprawiała mi humor i mimo, że ja wiem, że to nie jest idealna książka, nie jest najlepsza na świecie, tak ja będę ją bardzo dobrze wspominać, bo naprawdę bardzo pomogła mi w tamtym czasie. Jeśli ktoś mi kiedyś powie, że książki, czytanie książek to nie jest terapia i że to nie jest, wiecie, jakiś tam wspomagacz na dobry nastrój, to się z nim pokłócę, bo tak kompletnie nie jest. Mi książki po prostu ratują życie, dosłownie. Także tak. No i ostatnia kategoria, czyli najładniejsza okładka. Już o tej książce wspomniałam, czyli Sześć Szkarłatnych Żurawi. Bardzo, ale to bardzo mi się ona podoba. Co prawda przeczytałam ją dopiero teraz, ale kupiłam ją w poprzednim półroczu, więc no powiedzmy, że się wszystko zgadza. Także to by było już wszystko. Dajcie znać, czy którąś z tych książek czytaliście, a na pewno dajcie mi znać, jakie jest Wasz ulubienie z ostatniego półrocza, albo na przykład ile książek przeczytaliście, bo ja przeczytałam około 45, więc no powiedzmy do setki mi jeszcze trochę brakuje, no powinno około 50 mieć przeczytanych, no ale dobra, mam wakacje przed sobą jeszcze. No nieważne. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.